Hej ludzie, witam was bardzo serdecznie. To jest oczywiście zapowiadany od bardzo dawna materiał o Diablo, z którym się trochę ociągałem. Widziałem ten film już jakiś czas temu, ale zwyczajnie nie bardzo wiedziałem, jak ten temat ugryźć. Bo spodziewałem się, oczywiście już po samych trailerach czy plakacie, że szykuje się prawdziwy festiwal beki na sali kinowej. Straciłem dziś bardzo dużo pieniędzy. Zabawa dopiero się zaczyna. Trailer jest fatalny. I cała ta w ogóle oprawa wokół tego filmu, plakaty, hasła reklamowe, nawet głupie logo, wygląda koszmarnie, wygląda jak najgorszy możliwy kicz. Nie mam pojęcia, kto odpowiadał za marketing tego filmu, ale nie zrobił zbyt dobrej roboty. Natomiast sam film nie jest zbyt dobry, delikatnie mówiąc. Powiedziałbym nawet, że jest zły, ale nie był aż tak zły, jak myślałem, że będzie po tych materiałach promocyjnych. Wiecie, do czego bym porównał Diablo? Jeśli kiedyś zdarzyło wam się zabrnąć nieco zbyt głęboko do biblioteki pozycji w Netflixie, w świętej pamięci Showmaxie, czy w jakimkolwiek innym serwisie streamingowym, czy jakimś VOD przede wszystkim, no to wiecie, że one są zalane jakimiś takimi szrotowymi, tanimi filmami akcji, filmami o wyścigach, komediami i tak dalej, których nikt w zasadzie nie ogląda, które są tam tylko po to, żeby ktoś kiedyś może stwierdził, okej, to wygląda nie najgorzej i odpalił to coś. To są rzeczy, które platformy streamingowe kupują po prostu w pakietach. Tylko po to, żeby zawalić sobie bibliotekę, żeby mieć dużą liczbę filmów w swojej ofercie. Te wszystkie filmy ze Stevenem Seagalem, które są kręcone dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale praktycznie Steven Seagal jest cały czas zajęty, ma cały czas kręci jakieś takie środowe filmy akcji, które potem trafiają właśnie na te wszystkie streamingi. Te wszystkie filmy, gdzie główną rolę gra aktor, który 20 lat temu zagrał trzecioplanową rolę w jakimś znanym filmie akcji z, nie wiem, Sylwestrem Stallonem czy coś takiego. Teraz ten gość tutaj ma lead role. No jest tego absolutnie cała masa. I te filmy są dobrym zjawiskiem, bo w większości one służą jako poligon doświadczalny dla wielu obiecujących, może nie obiecujących, ale stawiających pierwsze kroki twórców, dla aktorów. Te filmy nikomu nie przeszkadzają, są kręcone masowo, taśmowo, wrzucane potem na streaming. Kiedyś się wrzucało to prosto na DVD czy prosto na VHS, teraz leci od razu na streaming do bibliotek rozmaitych Netflixów i spoko. I Diablo jest mniej więcej właśnie takim filmem, znaczy jest filmem na takim poziomie. Filmem, który możesz obejrzeć, pośmiać się trochę na nim, żeby coś tam leciało w tle i już. Tylko, że oczywiście w Polsce generalnie kręci się filmów dużo, dużo mniej niż na przykład w USA, więc ten film no, nie trafił sobie od razu gdzieś tam na streaming, tylko poszedł do dystrybucji kinowej, ma całą kampanię i tak dalej, w związku z tym też oczekiwania są większe i ta beka wokół tego filmu jest większa, mimo że moim zdaniem to nie jest coś, nad czym powinno się znęcać, bo szkoda czasu zwyczajnie. Powód, dla którego w ogóle wybrałem się do kina ten film, to sam fakt, że jest to produkcja, która opowiada o wyścigach samochodowych. Pomyślałem sobie, gdyby Diablo było po prostu kolejną komedią, albo kolejnym filmem akcji, kolejnym, wiecie, kryminałem, czymś takim, których jest więcej, znacznie więcej, no to bym go olał. Tak jak olałem na przykład Kogiel Mogiel 3, który wyglądał okropnie na zwiastunach, ale też to po co mi oglądać kolejną komedię, nędzną komedię dodatek. Tutaj mamy film o wyścigach. Tego się zwykle w Polsce nie robi, bo to oczywiście kosztuje, nie? Trzeba wynająć samochody, trzeba mieć wynająć ludzi, którzy będą tymi samochodami umieli jeździć w taki sposób, żeby było co filmować. Trzeba oczywiście umieć to nakręcić, trzeba wymyślić jakąś ciekawą fabułę. No jest to produkcja bardziej ambitna, przynajmniej jeśli chodzi o samą realizację, niż kolejna jakaś komedia, czy jakiś dramat nawet, nie? No jest to coś, czego widziałbym znacznie więcej w Polsce, bo ile wydaje mi się, że w temacie komedii coś się ruszyło i na przykład Atak Paniki był fantastyczny, Juliusz był okej, okay, uszedł, był poziom wyżej niż, wiecie, Planeta Singli, Pechton i Grzech, tego typu rzeczy. Już coś się tam ruszyło, no to w temacie kina gatunkowego to Polska raczej leży. Nie mamy horrorów, choć tutaj też coś się tam dzieje powoli wreszcie. Nie mamy filmów science fiction, nie mamy filmów właśnie samochodowych. Także no to jest pewien problem, więc jak tylko pojawił się film związany tutaj, który byłby czymś w rodzaju naszych Szybkich i Wściekłych, to stwierdziłem, lecę choćby z ciekawości, nie? Dzisiaj zwycięzca bierze wszystko! Co jest to, kur? No, efekt jest taki sobie.
i tego można się było spodziewać, ale fajnie, że ktoś coś próbował zrobić. Co prawda widać, że no, realizacja jest tą rzeczą, która mocno hamowała wiele rzeczy w tym filmie. Na przykład podejrzewam, że nie mogli sobie autorzy pozwolić na zdezelowanie tych samochodów. Pewnie wypożyczyli je, no i trzeba było sprawić, żeby one bez uszczerbku na zdrowiu wróciły do swoich właścicieli. Więc nie oczekujcie na przykład jakichś fajnych kraks w tym filmie. Raczej, jeśli coś się dzieje, to samochód wybucha w formie niezbyt przekonującego wybuchu CGI, no ale może kiedyś się to zmieni, kto wie. Rzecz, która mnie natomiast najbardziej negatywnie zaskoczyła i rozczarowała, to fakt, że mimo że film nazywa się Diablo, wyścig o wszystko, to nie ma w tym filmie żadnego wyścigu o wszystko. Ja wiem, że to fajny tytuł, ale jak macie wyścig w filmie, to zróbcie film o wyścigach. W filmie mamy dwa wyścigi, bo nasz główny bohater, który jest dostawcą kebabów, on no, dostaje szansę, żeby uczestniczyć w wyścigu. Nie? I on startuje w takich małych wyścigach gdzieś tam, kurde, w Radomiu za stodołą. I to jest pierwszy wyścig. Tam zostaje zauważony. Trafia do stajni jakiegoś gościa, który finansuje swoją własną ekipę rajdową. I tam są eliminacje do wielkiego eventu. I to jest drugi wyścig w tym filmie. A potem już nie ma wyścigów. W filmie wyścig o wszystko. I myślę sobie, kurde, przecież to jest tak banalny koncept. Zrobić film o tym, jak gość startuje, nie wiem, w 5 wyścigach, pnąc się w górę i ostatecznie zdobywając pieniądze na swoją chorą córkę. Znaczy, chorą siostrę, przepraszam. Ale nie, w Diablo musieli to wszystko skomplikować, jebnąć 30 różnych wątków, które się splatają tak bardzo, że jak docieramy do zakończenia, to ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Więc jeśli nie mamy wyścigów, to co mamy? Mamy jakąś taką dziwną grę. Nie wiem, czy to jest wymyślone potrzeby tego filmu. Pewnie nie. Być może takie gry się odbywają w Polsce nielegalnie, nie mam pojęcia. Ale rzecz w tym, że w wydaniu filmowym to w ogóle nie wygląda ekscytująco. Ale mamy coś takiego, co przypomina trochę grę, nie wiem, Wilka i Owce, Warcaby. Tylko, że tutaj mamy samochód i jakąś przestrzeń, na której samochody się ganiają. Więc mamy 4 kierowców w samochodach i mamy 3 wilków, czyli innych 3 kierowców w 3 samochodach czarnych, żebyśmy mogli ich odróżnić. No i oni się ganiają po tej mapie. Wilki muszą złapać owce. I komu się udaje w wyznaczonym czasie przetrwać do końca, to wygrywa. I to jest kompletnie bez sensu, już mówię dlaczego. Tę dziwną wariację na punkcie pojedynków Mario Kart oglądają ludzie, którzy stawiają na to pieniądze. Więc stawiają pieniądze prawdopodobnie na jednego z 4 kierowców, albo na wilki. Wilki współpracują z organizatorem tych imprez, z Cezarym Pazurą. Swoją drogą, cieszy mnie to, że Cezary Pazura gra w jakimś filmie, nawet jeśli to jest chujowy film. Natomiast reszta ludzi obstawia, kto wygra. Już w tym pierwszym wyścigu, obstawiając na któregokolwiek z tych kierowców, mamy 25% szans, że wygramy, bo jest ich tylko 4. Ewentualnie 20%, jeśli można obstawiać też wilki. Więc nie wiem, jaki to jest interes dla organizatora tych wyścigów. Żaden. Zawsze ktoś wygra i to prawdopodobnie dużo osób wygra i będzie musiał się podzielić tych pieniędzmi. Ale mniejsza. Ale potem jeszcze z każdym kolejnym wyścigiem odpadają kolejni ci kierowcy. Więc zostaje potem 3, potem 2. Jaki to ma sens z punktu widzenia organizowania wyścigów, na które ludzie obstawiają pieniądze? Największy problem jest taki, że to kompletnie nie działa filmowo. Wiecie, w momencie, kiedy mamy wyścig, zasady są bardzo proste, więc trzymamy kciuki za głównego bohatera i już. Musi dojechać pierwszy do mety. Prosta sprawa. Tutaj mamy jeżdżenie w kółko po jakiejś tam planszy. Ani to nie wygląda dobrze, no ponownie, nie może wyglądać dobrze, bo nie mogą nawet zniszczyć tych samochodów ani nic takiego. Więc mamy co najwyżej randomowe wybuchy. Ani to nie wywołuje żadnych emocji. Notabene jednym z wilków jest Mikołaj Roznerski, najgorszy aktor obecnie w Polsce. I jeśli ktoś ma wątpliwości do tego tytułu, który przyznałem mu już poprzednio, w poprzednim materiale, no to niech obejrzy ten film, bo zobaczy prawdziwe zło, jeśli chodzi o grę aktorską i wow. Ale okej, słuchajcie, no w filmach takich jak Szybcy i Wściekli, wyścigi, jazda samochodami i tak dalej, zresztą ostatnio to już nawet nie ma wyścigów, tylko po prostu jeżdżenie samochodami, no to jest dodatek, nie? Ważniejsze jest to, co się dzieje z bohaterami. Lubimy bohaterów. Jak jest tutaj? No niezbyt dobrze. Znaczy, nasz główny bohater jest kompletnie nijaki. Ani gość nie ma nic do grania, ani nie ma żadnej ciekawej historii, nie ma żadnej osobowości, ale mamy na przykład romans, gdzie dziewczyna, którą poznaje, stwierdza nagle, że okej, mam słabość do najmniej imponująco wyglądających, najmniej groźnie prezentujących się mężczyzn w tym trudnym świecie nielegalnych wyścigów, więc to jest gość, z którym chce się wybrać na randkę. No i oni, słuchajcie, idą na tę randkę i to jest najlepsza randka w historii kina. Idą do jakiejś restauracji, która jest pusta, siadają sobie, piją wino czy coś. To czego chcesz? Mam chorą siostrę. I ona do niego mówi, no powiedz mi coś o sobie. On mówi, moja siostra umiera, więc zbieram pieniądze na jej uratowanie, na operację dla niej i tak dalej. I ta dziewczyna tak siedzi i tak, okej, zatańczmy.
Może w scenariuszu to nie wyglądało tak źle, ale dopiero po przeniesieniu to na faktyczną scenę zagrało tak absurdalnie, ale faktycznie tańczą i w jakiejś restauracji, więc myślę, że mieli szczęście, że nikt inny tam nie jadł, bo inaczej przyszedłby kelner i powiedział: hej, proszę usiąść do stolika, to nie jest parkiet, to jest restauracja. No ale w międzyczasie okazuje się, że kierowcy są także używani na przykład do przemycania narkotyków, czy raczej przewożenia ich przez teren Polski. Więc muszą na przykład odbierać, powiedzmy, towar przy granicy, przejechać kawał drogi i odesłać go, czy oddać go przy drugiej granicy. No więc myślę sobie, okej, więc to pewnie będzie oś filmu. Jakby wyścigi wyścigami, one służyły tylko po to, żeby nasz bohater tutaj doszedł do tego miejsca, w którym jest, ale teraz będziemy obserwować film drogi w zasadzie, gdzie będzie jechał przez Polskę, a jednocześnie jest atakowany właśnie przez przeciwny gang. I tak faktycznie jest. Tylko że to się sprowadza do tego, że w którymś momencie dojeżdżają na stację, tam wychodzą ludzie, w ogóle zaczynają strzelać losowo. Jeden z bohaterów, grany przez Rafała Mohra, wychodzi po prostu jak John Wick, zaczyna strzelać we wszystkich kierunkach. Udaje się uciec przed napastnikami i tyle, koniec wątku. A potem dochodzimy do tego finałowego wyścigu, który nie jest wyścigiem, tylko ponownie znowu gonieniem kierowców, jednych kierowców przez drugich kierowców. Tam ja za cholerę nie wiem, co zaszło. To znaczy, jest plan, żeby ta nasza ukochana głównego bohatera ukradła pieniądze, które zostawiły obstawione na ten wyścig i zjała z nimi? Ja mam zielonego pojęcia, co się zadziało w finale. To jest po prostu przedstawione w tak mega nienaturalny i skomplikowany sposób. Nikt nam sensownie nie wyjaśnił, na czym polega ten plan, o co chodzi, kto jest kim, czemu nagle Cezary Pazura stwierdza: chuj, wsiadam w samochód i jadę za nimi, tylko po to, żeby go schwytała policja prawdopodobnie. Czemu w którymś momencie helikopter, którym leci policja, która obserwuje cały ten wyścig, która miała być przekupiona, ale chyba nie jest, nagle leci i wpada w most. Dosłownie wpada w te, wiecie, belki nośne mostu. Jak można lecieć helikopterem, nie zauważyć cholernego mostu przed sobą? Czemu samochody, które jadą po ulicy, w momencie, kiedy skręcą zbyt gwałtownie, najwyraźniej to wybuchają? Ja nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje w tym finale. Także, no, nie wiem, naprawdę można było z tego zrobić bardzo prosty film o pięciu się w górę w hierarchii i uczestniczeniu w coraz trudniejszych wyścigach samochodowych. Ostatni zrobić wyścig na ulicach Warszawy i już. I to by się oglądało, myślę, całkiem okej. Nawet jeśli film nie jest specjalnie dobry, no to myślę, że taka prosta fabuła by spełniła swoje zadanie. A tak mamy tę dziwaczną intrygę, mamy te dziwne pojedynki, które nie mają żadnego sensu w tym świecie przedstawionym, bo ponownie, większość kierowców widać, że nie umie jeździć, natomiast i tak masz 25% szans, obstawiając któregokolwiek z nich, a potem orientując się, że tylko jeden wygrywa, wystarczy stawiać na niego, no bo hej, to ma najwięcej sensu. Ale też zwyczajnie, no, emocje są tutaj jak podczas, nie wiem, oglądania Schnącej Farby. Natomiast cała reszta to jest po prostu taki pokaz nieporadności ludzi, którzy robili ten film. Miałem nadzieję, że chociaż robią tę produkcję jacyś młodzi ludzie, którzy się tego nauczą tutaj na błędach, którzy wyciągną jakieś doświadczenia z prac nad tym filmem, ale z tego, co widzę, to nie. Robią coś panowie po 40, którzy już mają doświadczenie przy robieniu filmów i robią coś takiego. To jest dobry temat na film mimo wszystko. Coś, co zostało już, myślę, wyeksploatowane mocno w USA. U nas nie do końca, a jest na to miejsce. Jak najbardziej, więc może w przyszłości, może kiedyś. Także wybaczcie, no miałem nadzieję, że usiądę tutaj, będę mógł wam opowiadać, co się dzieje w filmie i będzie ostra beka i tak dalej, ale rzecz w tym, że choć jest tutaj sporo śmiesznych, dziwnych rzeczy, choćby rzecz, o której nie wspomniałem, masa cameos różnych ludzi. Są ludzie z tego bloga czy vloga, Fit Lovers. Oni się pojawiają nagle tutaj. Nagle pojawia się Agnieszka Włodarczyk w jakiejś minimalnej roli. Katarzyna Figura jako ciocia głównego bohatera. Patrycja Kazadi, czy na przykład Cezary Żak w roli wytatuowanego organizatora podziemnych walk w klatce. Tego się nie spodziewałem akurat. I oczywiście mamy scenę po napisach, jak w filmach Marvela. Siedzę w kinie i mówię tak, okej. Pazurę zamknęli, w ogóle spoilery jakby co. Teraz będzie to, zaczyna się scena po napisach, więc mówię, kurde, jeśli będą robić kontynuację, no to jak nie mają Pazury już, popularnie, no to będzie Linda pewnie. Pojawia się Bogusław Linda w tej scenie. I mówię, kurde, to w kolejnym filmie, jak już zamkną Lindę, bo ten pewnie będzie antagonistą, wezmą, nie wiem, Andrzeja Grabowskiego, albo Janusza Gajosa. Albo, nie wiem, mają pewnie całą listę tych zasłużonych aktorów, którzy teraz się pojawiają tylko odcinając kupony od dawnej kariery. No nic, słuchajcie. Także nie polecam specjalnie, nawet w ramach beki. Chociaż da się coś z tego wyciągnąć, ale to jest bardziej taki film, żeby sobie odpalić przy piwie z grupką znajomych, troszkę się pośmiać, trochę podumać nad stanem polskiego kina gatunkowego i tyle.
ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Może to jest jakiś kroczek w dobrym kierunku, nie mam pojęcia. Tak czy siak, nie wiem, jaki będzie kolejny film, na który zamierzam się wybrać. Pewnie Kobiety Mafii 2. I z tego filmu też możecie oczekiwać materiału, bo jak wiecie, jestem fanem kina eksploatacji wykonania Patryka Wegi, jedynym w Polsce. No, ale to swoją drogą. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, dzięki za uwagę, cześć.